Hej, ja jestem Sarcz, wy oglądacie kolejny materiał wideo z gry Doom Eternal. Przed nami kolejny sekret tam po drugiej stronie. My będziemy musieli udawać się tutaj, ale najpierw tam bym chciał w takim razie przeskoczyć. Tym bardziej, że mamy tutaj poręcz, której można było się chwycić. I zaczynamy od znalezionego albumu, tym razem z trzeciego Dooma, co ciekawe. No to fajnie, że też mamy coś z Dooma trzeciego, bo do tej pory tak trochę tutaj twórcy, nawet i poprzedniej części, sprawiali wrażenie, jakby chcieli właśnie o tej trójce zapomnieć. No siłą rzeczy trójka była inna klimatycznie od jedynki czy dwójki. No i tutaj w Doomie z 2016 roku jednak głównie skupiano się na tym, żeby nawiązywać w jakiś sposób do tych pierwszych dwóch klasycznych odsłon. No ale nie można też właśnie zapominać o trójeczce, trochę być może bardziej w horrorowym klimacie, ale jednak też w swojej kategorii całkiem grywalnej. Tymczasem mamy kolejną runę do wybrania i co ja tutaj bym chciał w tym momencie? Właściwie wszystko już jest teraz takie, że nie przyda mi się aż bardzo. Weźmy szybsze wykonywanie zabójstw chwały. Tylko, że jedynie sobie to odblokuję. Nie będę w tym momencie tego aktywował. Chyba, że będzie w przyszłości jakaś konieczność, żeby, nie wiem, na przykład sobie wyzwanie starcia zaliczyć. Wtedy jednak musimy się spieszyć. To wtedy taka runa mogłaby się rzeczywiście przydać. A na razie jednak miejmy aktywne te, które są do tej pory w użyciu. I ruszamy dalej. Na bieżąco tak będę tutaj zerkał, jak wygląda sytuacja na mapie, ale póki co no to po prostu przebijamy się coraz to dalej. Nie zapominajmy właśnie o tym, że na różaku możemy wykonać krwawy cios i wtedy od razu to go eliminuje. Oj, ale na ciebie to ja będę musiał tutaj uważać. A już wykorzystam wiązkę, żeby się z nim rozprawić, bo on jest jednak całkiem szybkim przeciwnikiem i łatwo tutaj o to, żeby nas dopadł. Tymczasem tak się składa, że... Aha, to z tej strony, tylko że tędy nie przejdziemy. No bo tam mamy też jakiś sekrecik. Chyba, że z drugiej strony też dałoby radę jakoś się dostać. Mamy ściany, po których jesteśmy w stanie przeskakiwać. A to zobaczmy. Czekajcie, jakbym tutaj przeszedł, ale to z tej strony nie, to też jest zamknięte. I patrzcie, tam mamy, kurczę, ścianę. No to mała zagwozdka, jak tam się właściwie miałbym teraz dostać. Okej, chyba już wszystko jasne. Początkowo szukałem gdzieś tutaj na górze, a tymczasem zwróciłem dopiero później uwagę na to, że tutaj mamy ładowanie naszego stroju i tam mamy do czynienia z czaszką. To mam nadzieję, że to odblokuje mi kolejne przejście. No i tak też jest w istocie. A zatem tutaj niczego więcej, rozumiem, nie ma. Chociaż patrzcie, jest tarcza. To jednak dobrze, że się rozejrzałem. Uzupełniliśmy sobie ten strój. I teraz możemy ruszać tędy. Czyli okazuje się, że tutaj to ja się nie dostanę. Chyba, że właśnie od tamtej strony. A na razie skupmy się na tym, żeby kolejny sekret zaliczyć. To teraz tylko pytanie. Tutaj jest ściana, której mogę się złapać. Proszę bardzo. I teraz tak. Sekrecik jest tutaj po lewej. Mamy ściany, których można się złapać. Tam dolecę tak daleko? Pewnie, że tak. I jest rzeczywiście. Mamy kolejny punkt pretorski. Na razie chyba jeden mam w tym momencie akurat. Czyli jeszcze poczekamy na to, żeby sobie coś dalej odblokować. No i tutaj na wprost możemy już ruszać do naszego celu. Chyba, że jest coś na dole, to jeszcze muszę się upewnić, ale nie. Tutaj jest pusto, tam jedynie można by było sobie uzupełnić ten strój, ale mam już w pełni zregenerowany. Więc wchodzimy. I tutaj dalej czeka nas jakaś walka. No proszę, mamy towarzystwo. Wow, jeszcze ty? Niedobrze.
Ale rozprawimy się na szybko. Weźmy jeszcze to. Trochę dodatkowego pancerza nie zaszkodzi. I jeszcze amunicja do uzupełnienia, skoro niedaleko czeka nas walka. Tutaj problem polega na tym, że nie mamy klucza, ale klucz był przecież po tej stronie, prawda? Widoczny wcześniej. I teraz mamy dojście. Tutaj byliśmy wcześniej, pamiętacie. Mamy niebieski klucz Juchy, czyli wszystkie trzy są dostępne, a pamiętacie, że było takie miejsce na tym etapie, że trzy klucze były właśnie potrzebne, aby przejść dalej. Więc teraz to się nam odblokuje dzięki temu. No i będziemy mieli okazję sobie skorzystać niedługo, mam nadzieję. Na razie jednak, żeby tam się wrócić, no to odnajdźmy jakąś konkretną drogę. Przejdę sobie po tym. No nie pozostaje mi w tym momencie nic innego. O, tutaj jeszcze mamy do czynienia, kurde. Jeszcze dodatkowo mamy w tym miejscu do czynienia z tymi mackami, widzę. Jest punkt broni zdobyty, a to dobrze. Teraz uwaga, bo za chwilę tutaj stracę, a to weźmy tutaj, przejdźmy. Bo kurde, właśnie straciłbym ten strój przeciwpromienny, czy jak to tam się nazywało. A tak, to proszę bardzo. Uzupełniliśmy sobie zarówno pancerz, jak i zdrowie. Teraz uwaga na upiora. Załatwiony od razu. I mamy przejście odblokowane, tylko gdzie ja w tym momencie jestem? A, i to jest to miejsce chyba z tymi kluczami do wykorzystania, spoko. A tutaj na wprost jeszcze czeka jedna rzecz. To zobaczmy. Mamy kolejny album. O proszę, muzyka z Wolfensteina 3D. A, i tu jest od drugiej strony przejście, spoko. Mamy kolejny kluczyk. To też pamiętamy, że tutaj była wyskocznia. I teraz tylko w którą stronę muszę się udać, żeby dostać się dalej. Właściwie to tu jest ściana, więc rozumiem, że tędy. Okej. No i spoko, jak najbardziej mamy kolejne przejścia dostępne właśnie tutaj. A to mnie doprowadzi do baterii strażniczej i do klucza. No właśnie, bo jeszcze brama Slayera czeka. Nie można o tym zapominać absolutnie. Ale to po kolei. Najpierw zeskoczymy. Uwaga! Co my tu mamy? Weźmy karabin maszynowy na razie. Wow, ale kurde, nie sądziłem, że tak szybko rozprawię się z tym duchem. Ale działo, jak najbardziej zadziałało. Właściwie to przenośna wieżyczka w przypadku tego karabinu maszynowego. Dobra, czyli mamy kluczyk, mamy baterię. Super. Ze zdobytym kluczem Slayera możemy w takim razie sobie teraz odblokować bramę Slayera. Ona jest tutaj na dole. Okej, czyli tamtędy. No to spróbujmy się dostać. Oj, ale... Tak jest, gra muzyka, czyli musimy jeszcze się rozprawić z towarzystwem. Zanim ruszymy gdziekolwiek dalej. No niestety... Albo istety, bo to jakby nie patrzeć, kolejna dawka walki na nas tutaj czeka, więc nie będziemy absolutnie narzekać przecież. Dobra, dawać mi tutaj troszkę pancerza, odzyskamy sobie z wielką chęcią. No i dalej mamy jeszcze do czynienia z kolejnym arachnotronem. Dobra, może dam radę doskoczyć? Jak najbardziej. Szybka podróż odblokowana już. Okej. Akurat nie wiem, czy będzie konieczność, żeby z tej szybkiej podróży korzystać. Ej, to w końcu nie wiem, to już załatwiłem wszystkich, czy nie? Wygląda na to, że tak. Sytuacja się jakby uspokoiła. No dobra. Sprawdźmy tą szybką podróż. Górny obszar, dolny obszar.
Aha, bo w każdym miejscu, na każdym obszarze mamy jeszcze po kilka tych punktów szybkiej podróży. Ale widzicie z prawej strony, że są wszystkie znalezione przedmioty, czyli te sekrety. No jedynie zostało mi właśnie naliczyć sobie kolejne trzy żetony walki z tej bramy Slayera. Jak patrzę, czy tutaj ewentualnie gdzieś jeszcze nie ma jakiegoś pancerza, żeby sobie uzupełnić przed tą bramą. Ale chyba niczego nie ma, więc przejdźmy. Spoko, brama Slayera jest. I teraz przechodzimy w takim razie. Nie wiem, jaką broń sobie przygotować. Właściwie to nie mam za wiele amunicji, więc w pierwszej kolejności chyba trzeba będzie zadbać o tę amunicję. Dajcie mi w takim razie jakiegoś podstawowego przeciwnika. Odbierzemy sobie naboje i będziemy dopiero ruszać dalej. Kombinując tutaj jednocześnie, bo widzę, że jest ich sporo w tym miejscu. Nie wiem, czy się z tego cieszyć, no bo niby podstawowi przeciwnicy nie powinni stanowić jakiegoś dużego zagrożenia, ale w dużej grupie, no to czemu nie? Tu mamy jeszcze... Właśnie, już się, kurde, zaczynają nam budzić ze snu. Jak tylko gościa ogłuszymy, no to też nie trwa to wiecznie. Ale kurde, ilu ich tu jest? Oni są naprawdę świetnym pomysłem na to, żeby sobie odzyskać trochę zdrowia. Akurat teraz to ja zdrowia nie potrzebuję nawet. Ale, mamy też tych z tarczami. Dobra, chodź tutaj. Właściwie to granat odłamkowy też wykorzystywać. Jezu, ale bez przesady. Lada moment, to ja tutaj stracę całe zdrowie. I tyle z tego będzie. Czasem można się tak zaklinować w miejscu, jak sami widzieliście zresztą przed chwilą, że nie mogę wiele nawet zdziałać na to, że obrywam. Ciągle z każdej strony mnie atakują. Ci goście z tymi tarczami są naprawdę uciążliwi, powiem wam. Ale dobra, szybka akcja. I mamy nawet nieźle ogarniętą póki co sytuację, ale to nie potrwa wiecznie. Dobra, na razie wciąż tylko ci podstawowi przeciwnicy głównie. No, jeszcze chciałem podbić do nich, ale już chyba teraz trochę za późno. Dawać mi jeszcze więcej amunicji, między innymi śrutu do strzelby. Cały czas tutaj jest problematycznie. Kurde, rzućmy tam może tę bombę przylepną do nich. Już sam nie wiem, podejdźmy teraz. Okej. Dawać karabin maszynowy może dla odmiany. Ładnie. Przynajmniej właśnie tych gości z tarczami szybko się pozbyć. Okej, może nie do końca tak jak chciałem, ale wejdźmy tutaj. Dobra. No, liczyłem, że odzyskam zdrowie, ale troszeczkę za późno. Co my tu jeszcze mamy? Uwaga, na rycerza piekieł. I nie tylko na niego, jak się okazuje, bo jest tutaj więcej tego towarzystwa. Nie! Nie wytrwam. Jezu, jeszcze tam odzyskałem sobie kawałek zdrowia, ale tylko kawałek. Teraz muszę bardzo uważać. Nie wiem właściwie, jak tutaj do tego teraz podejść. Nie, wycofaj się. Chyba zaraz stracę dodatkowe życie, niestety. To jest raczej nieuniknione. Kurde, a tak byliśmy blisko. No trudno się mówi. Tych żyć mam aż nadto. Swoją drogą, ktoś w którymś odcinku, pod którymś odcinkiem w komentarzach mi napisał, że maksymalnie można mieć 20 dodatkowych żyć, ale jak widać na ekranie to nieprawda, bo miałem już 22 dodatkowe życia i cały czas mogłem zbierać kolejne. Mam nadzieję, że nie ma jakiegoś ograniczenia, no bo jeśli tylko będę w stanie zbierać ich więcej, no to mogą się przydać na jakieś końcowe etapy. Na razie po prostu skupmy się tutaj na walce. No, rycerza piekieł to normalnie może pokonamy. O kurde, tylko że muszę uważać. Jeszcze jeden. O, mamy gościa. Chciałem tego podstawowego ciachnąć, żeby odebrać sobie trochę amunicji. Ej, no ale kurde,
momentami to, jak sami widzicie, co tu się wyprawia. Ja naprawdę nie mam zbyt wiele do powiedzenia w takich chwilach, bo oni mnie tak tutaj zatrzymają, zaklinuję się w jednym miejscu. I cóż ja innego mogę wtedy zrobić? Dobra. Odzyskamy w ostatniej chwili sporo zdrowia, znaczy może nie tak sporo, ale zawsze coś. I tutaj mieliśmy jeszcze apteczkę. To chyba ostatnie miejsce z apteczką tak naprawdę. Okej. Kolejny załatwiony, ale uwaga na różaka jeszcze. Nie wiem. Momentami już się wydaje, że jest całkiem spoko, a później kurde jeszcze nadciągają następni. Nie, źle to zrobiłem. Ale czekamy, może on tu zejdzie. Tylko, że nie mam szans teraz go załatwić chyba, chociaż. Ładnie, ładnie to poszło, powiem wam, dlatego, że mieliśmy grupkę i tak posłałem tę wiązkę, że nie byli w stanie się obronić za bardzo. Kurde, chciałem w tył trafić, ale nie wyszło tak jak chciałem. Dobra, może być i tak. Odzyskujemy zdrowie i uwaga na kolejnego różaka. Kolejny jeszcze niezałatwiony, ostrożnie tutaj. Dawaj, dawaj więcej amunicji, zdecydowanie. Dobrze, że ci podstawowi ciągle się pojawiają, chociaż czasem mam wrażenie, że powoli jest ich coraz mniej. Bo jakby nie patrzeć, walczymy już całkiem długo. Więc mam nadzieję, że powolutku eliminujemy już wszystkich. Ktoś tu jeszcze został. I to chyba już tylko ci podstawowi. Wygląda na to, że tak. Czekajcie, dawać mi tu jeszcze trochę zdrowia. Znaczy pancerza też właściwie. I czy to wszyscy? Tak jest, mamy to. Brama Slayera ukończyliśmy. Zatem przeniesiemy się z powrotem na główny etap. Mamy jeszcze oczywiście kolejny empirejski klucz. I wygląda na to, że to by było na tyle. Wszystkie sekrety znalezione. Mamy również wyzwania. No i tutaj te demoniczne spaczenie. Dobra. W takim razie ruszamy. Skorzystamy z tych dwóch jeszcze kluczy. Zobaczymy, czy to już będzie koniec etapu. Czy jeszcze może coś się ewentualnie wydarzyć. Okej, nic się nie stało, ale rozumiem, że teraz stanie się jak najbardziej. Piekielna bariera otwarta. Ten szyb wentylacyjny wiedzie do terminalu kontrolnego generatora. No to skorzystajmy. To gdzie jest ten generator? O, to jest pytanie. A, i to jest to miejsce. Zastanawiałem się nad tym, jak się tam dostać, a tu się okazuje, że dopiero końcówka poziomu się tu rozgrywa. No to nieźle. Zejdziemy jeszcze niżej. Zablokowane. No, ale już słyszę to serducho. Generator działa już z pełną mocą. Możesz użyć głównej konsoli, by zniszczyć serce. Rozumiem, że nawet wyrzutnia rakiet tutaj nic nie zdziała, nic nie da. To co, aktywujemy w takim razie. Portal wyjściowy oznaczony. Ej, ale czas upływa teraz. To my się musimy spieszyć. Uwaga, generator przeciążony. Powtarzam, generator przeciążony. Proszę udać się do wyjścia awaryjnego. O nie!
To takie buty teraz. Szybciej. Dobra, którędy w końcu? Tutaj chyba dalej. O proszę, misja na czas. Kto by pomyślał? Ale mamy już punkty broni, czyli nie muszę tutaj z nimi walczyć koniecznie. Ta placówka ulegnie samozniszczeniu. Proszę zapisać swoją pracę i udać się do wyjścia. Dobra. Teraz cały czas za tymi znacznikami ruszać. Teleport. O, wszystko zaraz wybuchnie. Chyba zdążyliśmy. I rozumiem, że to kończy ten poziom. Dokładnie tak. Mamy zatem podsumowanie. Wszystko zaliczone. Mieliśmy zatem znowu bramę Slayera i dwa sekretne starcia, oprócz tych typowych starć. Trzy wyzwania. Nie było z tym dużego problemu. Eksploracja, czyli wszystkie znalezione sekrety. 23 na 23. No i nagrody w postaci punktów doświadczenia, między innymi do trybu online. Lecimy dalej. Punkty doświadczenia poziomu Doom. To już mniej istotne. Okej. Sprawdźmy może, czy przeniesiemy się teraz do Fortecy Zagłady. Nie wiem, gdzie jest ostatni piekielny kapłan. Demony będą dalej opanowywać ziemię, póki nie zostanie zniszczony razem ze strażą. Trzeba nam pomocy, by znaleźć ostatniego piekielnego kapłana. Zdaje się, że dr Hayden powinien nas w tym wesprzeć. Skalibruje portal na stację dowodzenia Ark. O proszę. Ciekaw byłem bardzo, kiedy znowu pojawi się temat Samuela Haydena, który występował w poprzedniej części. No i wygląda na to, że w końcu się tego doczekamy. Już zaczynając od następnej misji. Ale najpierw chciałem tutaj skorzystać z zejścia, żeby odblokować sobie kolejne rzeczy z tej strony. Oczywiście zaczniemy od punktu pretorskiego. Myślę, że będzie w porządku. Chociaż, patrzcie, tutaj mamy muzyczkę kolejną. Czyli to jest ta główna muzyka z Dooma 3. A w sumie możemy ją sobie na razie pozostawić, jak rozumiem, żeby nam tutaj przygrywała. Przynajmniej chwilowo. Czekajcie, ja jestem w końcu przy dobrej bramie, jak najbardziej tak. Mam 5 dostępnych baterii strażniczych, czyli oprócz tego przejścia damy radę jeszcze otworzyć drugie. I tutaj się muszę zastanowić, czy pójść w stronę bardziej tych modbotów, czy może coś innego, ale chyba właśnie odblokuję sobie dostęp po prostu do kolejnego modbota i tyle. Okej, użyliśmy w pojedynczym zapisie w Fortecy Zagłady bodajże 8 tych baterii strażniczych. Proszę bardzo. No, tymczasem muzyczka trochę nam przygrała, więc teraz zatrzymamy i powrócimy już do normalnej muzyki z tego Dooma. No i tak patrzę tutaj. A, bo jeszcze z tej strony mamy ewentualnie kolejne punkty pretorskie. Tutaj też coś ukrytego. To teraz pytanie właśnie, czy ja chcę tego modbota. Muszę sobie zobaczyć na mój arsenał. Może na razie się wstrzymam i rzeczywiście póki co jednak bym skorzystał z tego kolejnego punktu pretorskiego. Bo widzę, że każda broń ma przynajmniej po jednym ulepszeniu. Już mamy to odblokowane, więc na razie bym tak to zostawił. A tymczasem mieliśmy tutaj zejść na dół. No i też jest właśnie kolejny punkt pretorski. To już nam powinno umożliwić odblokowanie znowu czegoś ciekawszego. Szczerze mówiąc, trochę mnie korci, żeby tym razem zainwestować w beczki wybuchowe. Jeszcze jest tam jedna taka opcja,
że jeśli wysadzimy beczkę, to wypada z niej amunicja. I to by było całkiem kuszące, że nawet niekoniecznie już tylko od przeciwników, ale i z wybuchających beczek byśmy dostawali jakieś zapasy amunicji. Więc chyba właśnie w tym kierunku teraz pójdziemy. Tutaj ewentualnie szybsze odnawianie po użyciu. No to też jest z jednej strony kuszące, a z drugiej aż tak często nie korzystamy. Ale tutaj druga eksplozja. Większa, nie zadająca obrażeń, która wytrąca demony z równowagi. Aha, tu coś takiego wtedy. No ale dobra, weźmy na razie to. Po zniszczeniu beczki wypadnie z niej amunicja. Czyli mamy już ten segment otoczenie, również maksymalnie ulepszony. I to mi pasuje. A tutaj 6 żetonów, czyli mogę już zainwestować kolejny raz w ruchomą wieżyczkę. Żwawy strzelec, czyli zwiększona prędkość ruchu w trybie ruchomej wieżyczki. I to jednocześnie oznacza, że odblokowuje nam się wyzwanie mistrza, zabić co najmniej 5 wrogów pojedynczą wieżyczką bez przegrzewania jej i trzeba to zrobić 10 razy. Czyli wyzwanie identyczne jak w poprzednim Doomie, bo pamiętam doskonale, że właśnie takie wyzwanie też, jeśli chodzi o tą ruchomą wieżyczkę, robiliśmy. Dobra, teraz żeby tylko się nie pomylić, jeszcze widziałem tam przy tym głównym teleporterze, że była opcja, aby sobie wysłuchać kolejnego nagrania. Zrobimy to w takim razie, a właściwą misję rozpoczniemy w kolejnym odcinku. Czyli kompleks Ark to będzie nasze następne miejsce docelowe. Oto sieć ruchu oporu. Dzięki nieprawdopodobnemu biegowi zdarzeń, super gniazdo Juchy zostało zniszczone. Doniesienia Ark z terenu donoszą o ogromnym zmniejszeniu aktywności demonów na całej planecie. Wielu uważa to za dowód przyłączenia się do ruchu oporu samego Doomslayera, który wyeliminował kluczowych przeciwników. Operatorzy pracujący wewnątrz organizacji kultystów UAC twierdzą, że lider tego oddziału, kapłan Dea Kranak, został niedawno usunięty z zajmowanej pozycji przez samego Slayera. W miarę upadku kolejnych przywódców śmiertelnych inaczej, jesteśmy świadkami zmniejszania się zagrożenia ze strony demonów na wszystkich frontach. Zapewnia to ruchowi oporu kluczową przewagę w wojnie o Ziemię. UAC nadal zaprzecza, że cokolwiek wie o istnieniu Slayera. Jako ocalali członkowie sieci Ark wierzymy, że te relacje są w rzeczywistości prawdziwe. Wierzymy, że Slayer dołączył do naszej walki z demonami. Do każdego, kto nadal słucha tej audycji, wiedz, że istnieje nadzieja, a on tam jest. No proszę, trochę inne teraz przedstawienie Doomslayera w takim razie, jeśli chodzi o Ark. A przy tej okazji też usłyszeliśmy chyba po raz pierwszy, jak w polskiej wersji językowej wypowiada się tutaj Deak Ranak, a nie Dick Ranak. Ciekawe. W każdym razie teleport już czeka, żeby odblokować sobie kolejną misję. Tutaj jest ten wpis, który przed chwilą został odczytany. Oczekujcie zatem na następny materiał, w którym będziemy podejmować się kolejnych wyzwań. Cześć!